Umówmy się, że nikt nie lubi tak naprawdę nosić do góry węgla, sprawdzać jego kaloryczność, a potem wynosić popiołu. A to, co nas powstrzymuje przed wymianą pieca z tego starego, dymiącego na ogrzewanie na przykład gazowe, to to, czy sobie potem poradzę z rachunkami. O tym dziś porozmawiajmy. Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki na Przedmieściu Ławskim. Tu jesteśmy, tu się spotykamy z ekspertami w każdy poniedziałek i środę. Dziś doradca energetyczny Michał Brożyna obok mnie. Cześć. Cześć, witaj. Porozmawiajmy o pieniądzach rzeczywiście. Lokalny program osłonowy to właśnie jest dopłata do rachunków po wymianie pieca. Dokładnie tak. Wystarczy, że jesteśmy mieszkańcami Wrocławia, skorzystaliśmy z programu Kawka Plus bądź Kawka w poprzednich latach. Bądź sami wymieniliśmy piec po 1 stycznia 2018 roku i możemy skorzystać z takiego programu i myślę, że warto. Dlaczego miasto wprowadziło ten program? Miasto wprowadziło ten program w związku z tym, że wiele osób obawia się podwyższonych kosztów ogrzewania. Wiadomo, mamy piec kaflowy, piec na paliwo stałe, ogrzewaliśmy nim od lat, wiemy doskonale jak go obsługiwać, najlepiej jak potrafimy, żeby obniżyć rachunki. A boimy się nowości, boimy się, że szczególnie na początku, zanim się nauczymy korzystać z takiego nowego ogrzewania. Bo ile spaliliśmy węgla, to widzimy w piwnicy, a ile spaliliśmy gazu, to niby się to, ale te opłaty, boimy się tego rzeczywiście. Tak, to prawda. I kto może skorzystać z programu? Każdy? Osoba mieszkająca we Wrocławiu, która wymieniła piec, czy to sama, czy wymieniono w jej lokalu mieszkalnym, ten piec po 1 stycznia 2018 roku i nie musi mieć ta osoba nawet tak naprawdę czy to umowy najmu, czy być właścicielem. Wystarczy, że zamieszkuje w danym lokalu bądź zamieszkiwała przed wymianą ogrzewania. Lokalny program osłonowy, tak się to oficjalnie nazywa, ale wiadomo, że wszyscy mówią o dopłatach do rachunku. Tak. Kiedy mogę wystąpić o dopłatę? Przed przystąpieniem do kawki, w trakcie, jak to wygląda? Już po wymianie systemu ogrzewania, gdy mamy go sprawnego, bo tak naprawdę nie musimy korzystać z programu kawka, jeśli nie chcemy, albo wcześniej, zanim pojawił się program kawka, nie wiedzieliśmy, wymieniliśmy sami, to też możemy skorzystać z tego programu. Ważne jest same to, że piec starego typu na paliwo stałe został usunięty i mamy nowy system ogrzewania. Ważne, żeby to był taki, to była część lokalu mieszkalnego, nie jakiś taki grzejniczek, który wepniemy sobie do kontaktu, przyjdzie ktoś sprawdzić, ok, macie grzejniczek, a potem sąsiad zabierze ten grzejniczek z powrotem do siebie. Mhm. To nie o to chodzi. Mam pewność, że na pewno dostanę taką dopłatę? Skąd to wiem? Jeśli spełniamy warunki programu, a nie jest ich dużo, to jak najbardziej tak. Tu nie ma jakiejś takiej urzędniczej decyzyjności. Mhm. Warunki programu, czyli to, o czym wspomniałeś, ale podejrzewam, że liczy się też dochód, liczba dzieci. Jak się to oblicza? To znaczy ważny jest dochód na mieszkańca w rodzinę, bądź jeśli mieszkamy sami, to nasz dochód. I tutaj różne są kwoty tego dochodu maksymalne. W jaki sposób jest weryfikowane, czy ja zarabiam 1000 zł na rękę, czy może jednak 8 tysięcy? Kontaktujesz się ze swoimi pracodawcami. Oni muszą ci dać zaświadczenie o dochodach i te zaświadczenia o dochodach przedstawiasz w MOPS-ie przy okazji składania wniosku o dofinansowanie. Mam 4 pracodawców, bo przedstawię tylko od jednego. No to w tym momencie ryzykujesz, że popełnisz przestępstwo poprzez to, że zaświadczysz w dokumentach urzędowych nieprawdę, a to jest po prostu karalne. Albo sprawdzą w PIT-cie. Ależ oczywiście, zarówno mogą cię poprosić o przedstawienie PIT-a zaraz na początku, czy gdy składasz dokumenty, mogą po tym, jak skontrolują na przykład, jak wygląda twoje mieszkanie, jak tam jest, może masz najnowszy telewizor na ścianie, a mogą też poprosić cię o tego PIT-a za 1,5 roku, za 2. Michał, powiedzmy, bo przed programem zastanawialiśmy się nad różnymi przypadkami. Ja sobie spisałem taką sytuację. Niepełnosprawny na wózku, 2000 dochodu netto, tyle na rękę, ma ogrzewanie kaflowe, chce wymienić na elektryczne, mieszkanie 53 metry kwadratowe. Jaka to będzie w takim wypadku dopłata? To będzie kwota około 4000 zł, także wydaje mi się, że rocznie to jest spora kwota, którą możemy dostać.
A gdybyśmy wzięli taką, powiedzmy, przeciętną rodzinę, 2 plus 2, dwójka dorosłych, dwójka dzieci, spore mieszkanie, 110 metrów kwadratowych, no i powiedzmy, że chcą się podłączyć do sieci ciepłowniczej, dochodowo 8 tysięcy. Czyli jakby, wiesz, namalowałem sytuację taką, która jest bardzo, bardzo, na bogato. Oczywiście może się zdarzyć, oczywiście możemy skorzystać. Powiem więcej, jeśli ci taka rodzina byłaby, miałaby dochód około 10 tysięcy jeszcze, wciąż może skorzystać z takiego programu. To nie będą już takie sumy, jak mówiłeś, te 3 czy tam 4 tysiące, ale też będzie to dopłata do rachunku. No to może jeszcze, bo z kolei takich ludzi bardzo wielu do Was dzwoni, to o tym wspominałeś. Michał, a spróbujmy porównać sobie sytuację, gdybyśmy mieli różnego rodzaju ogrzewania. Samotna emerytka, 50 metrów kwadratowych mieszkanie, 1200 zł na rękę tego dochodu i wymieniamy, likwidujemy piec kaflowy, zakładamy ogrzewanie gazowe. Zobaczmy, co się stanie w tej naszej symulacji. No, myślę, że to będzie około 1100-1200 zł rocznie takiej dopłaty. A gdybyśmy zakładali ogrzewanie elektryczne w tym wypadku? Zobaczmy. No dobrze, ponad 4100 zł dopłaty. Ej, to jest mnóstwo pieniędzy, to jest naprawdę dużo. 4 tysiące, piechotą nie chodzi, dopłaty rocznej. To też pokazuje, że ci wszyscy, którzy boją się ogrzewania elektrycznego, ja na przykład się boję, nie muszą się tego bać, ponieważ miasto te różnice będzie wyrównywać. Tak, i dodatkowo powinniśmy pamiętać również o tym, że te 4 tysiące, które tutaj dostajemy, ono bazuje na wyliczeniach dla pieca akumulacyjnego. Mhm. A jest dużo form innych, alternatywnych ogrzewania elektrycznego, których koszty eksploatacyjne są zdecydowanie niższe. Czasami bywa przy umiejętnym korzystaniu z tego nowego ogrzewania, że zapłacimy mniej niż wcześniej za węgiel płaciliśmy. Za ogrzewanie elektryczne zapłacimy mniej niż za węgiel? Tak. Jak może to się możliwe? Tak zdarzyć. Co to takiego? Są bardziej efektywne, bo na przykład taki panel na podczerwień, on podgrzewa powierzchnię, na którą świeci. On nie podgrzewa powietrza. Mamy wysoki strop. Jak włączamy piec akumulacyjny czy piec węglowy, to powietrze na początku ciepłe unosi się do góry, a my jesteśmy przy podłodze. I zanim cała powierzchnia tutaj, cała objętość powietrza się nagrzeje, to może minąć kilka godzin, a nam ciągle będzie zimno. Mm. I to ciepło dodatkowo będzie uciekać, czy to przez strop, czy przez nasze kratki wentylacyjne, które są z reguły umocowane na górze. To powiedzmy jeszcze szybko, gdzie jest ten kalkulator? A kalkulator jest na stronie zmieńpiec.pl, zakładka dofinansowania. Wchodzimy program, lokalny program osłonowy, czyli ten program dopłat i tam na dole strony jest kalkulator, jest bardzo prosty. Nie podajemy żadnych danych osobowych, co jest bardzo istotne dla nas. Ale podajemy te wszystkie szczegóły, które dokładnie są równie istotne. Tak. Zarówno czy dzieci wymieniliśmy już wcześniej, czy wymieniamy teraz, czy cierpimy na jakąś niepełnosprawność, ogólnie zaznaczając, bo to są wszystko parametry, które są istotne do programu. Jednym z ważniejszych parametrów jest również to, na co wymieniliśmy ogrzewanie, bo to od tego zależy też, ile mniej więcej byśmy potencjalnie mogli płacić więcej. I to między innymi od tego zależy wysokość dopłat. Jak najbardziej. Mhm. Czy osoba, która otrzyma wsparcie, dostanie pieniądze bezpośrednio? Kwoty wypłacane są na konto dostawcy energii. Jeśli nie mamy bezpośredniej umowy z takim dostawcą energii, ale na przykład płacimy na konto czy to wspólnoty, czy to zarządcy administracji, czyli miasta, znaczy zarządcy ze strony miasta, to wtedy będzie to wpłacane na konto, na które zwykle wpłacamy nasz czynsz. A powiedz, jak to jest obliczane? Czy to rzeczywiście sfinansuje, czy zrefinansuje nam ten poziom różnicy między ogrzewaniem węglem, wnoszeniem na górę, a tym nowym ogrzewaniem? To jest oszacowane w taki sposób, że mamy pewien poziom na metr kwadratowy różnicy kosztów między wcześniejszym potencjalnym kosztem węgla, a tym, co byśmy teraz płacili przy nowym systemie ogrzewania. Przy czym jest to oszacowane, takie uśrednienie bardziej zawyżone dla mocno niedocieplonego mieszkania, więc może by się nawet tak zdarzyć, że będziemy płacić zdecydowanie mniej, bo jednak to dofinansowanie nam to zrekompensuje. A to wiesz co, to może rzeczywiście, umówmy się, kiedyś jeszcze w przyszłości porozmawiajmy na przykład o tym, że można wymienić okna i to też, prawda, wpłynie na ten poziom rachunków, może w którymś z najbliższych programów o tym. Jeśli mają Państwo jakieś pytania a propos wymiany okien, to też proszę śmiało pisać, choćby na naszym profilu facebookowym Zmień Piec albo na profilu Wrocław Wrocław. Michał, do kogo się zgłosić, jeśli chce skorzystać z programu? Z tego programu dopłat do rachunków.
Można się zgłosić, jak to zawsze mówię, do doradcy energetycznego. Czyli do ciebie. Do mnie. Ja wtedy sprawdzę listę, bo również na stronie jest taka lista oddziałów MOPS-u, który obsługuje konkretnie naszą ulicę. Możemy to też sami sprawdzić na stronie zmienipies.pl w zakładce dofinansowania, w lokalnym programie osłonowym. Znajdziemy też taką listę, do kogo się zwrócić. Będzie tam, wpisujemy sobie, wyszukujemy naszą ulicę, nawet bez numeru. Jest tam numer telefonu, jest konkretny adres tego oddziału. Możemy się skontaktować i już będziemy mieli przydzieloną konkretną osobę, która się nami zaopiekuje. Wyliczaliśmy te dopłaty roczne. Wyszło nam od 1000 do nawet prawie 4000 zł. Sporo. I to już jest na całe życie? Nie. To jest przydzielane w okresach półrocznych. Czyli jakbyśmy teraz na przykład złożyli, mamy czerwiec, to dostaniemy dopłatę już tylko niestety za jeden miesiąc. W przyszłym miesiącu, w lipcu, powinniśmy złożyć po raz kolejny wniosek i wtedy dostaniemy dopłatę przeliczeną na 6 miesięcy. I potem kolejne 6? Kolejny raz złożymy wniosek, już jest to, cała procedura jest dużo prostsza, dużo mniej dokumentów i to wynika z tego, że nasz dochód może się zmienić, tak? Za pół roku może być zupełnie inny dochód niż teraz mam. Mówiłeś, że dostaje się dopłat, co pół roku jest to weryfikowane. Całe życie mogę taką dopłatę dostawać? Program jest tutaj do połowy 2023 roku, można składać wnioski. Co będzie w przyszłości, jeszcze nie wiemy, ale to też jest tak zrobione, że my na początku obawiamy się zmiany systemu ogrzewania, bo się boimy nowego. Nie wiemy, jak z tego korzystać. Jak się już nauczymy za ten rok, dwa czy trzy, rachunki zdecydowanie powinny być również niższe od tego, co będziemy płacić bez dofinansowania. Czyli na przykład uczymy się, że nocna taryfa elektryczna jest dużo tańsza niż dzienna, że kiedy ogrzewamy, zamykamy okna i odwrotnie, wiek tak, albo na przykład możemy przeprogramowywać, czyli przeklikiwać sterowniki, bo w każdym pokoju możemy mieć sterownik temperatury i możemy to zmieniać tak, żeby dostosować to ogrzewanie do naszych potrzeb, ale też do zasobności naszej kieszeni. Pomyślałem sobie, Michał, że popatrzymy, jakie są pytania od naszych widzów, od mieszkańców Wrocławia, bo jest ich sporo, takich właśnie study case, mamy przypadki różnego rodzaju. Tu jest na przykład pytanie takie. Moja ciocia wymieniła piec na kocioł gazowy, dostała dopłatę z kawki i zwolnienie z czynszu w swoim mieszkaniu komunalnym. Czy może też wnioskować o dopłaty do rachunków za gaz? Oczywiście. Wszystkie te programy są niezależne od siebie. Można skorzystać z każdego z nich. Super. A kolejne z tych pytań, poczekaj. Sąsiadka zlikwidowała u siebie w mieszkaniu piece kaflowe 15 lat temu. W ich miejsce wstawiła kocioł gazowy centralnego ogrzewania. W zeszłym miesiącu wymieniła go na nowszy. Może skorzystać z tego programu? No niestety nie. Tutaj mieliśmy jednak ten wymóg, żeby ta zmiana ogrzewania z ogrzewania na paliwa stałe, na inne, bardziej ekologiczne, nie nastąpiło jednak przez tym 1 stycznia 2018 roku, a 15 lat troszeczkę wcześniej. Mhm. Pani Barbara pisze, dlaczego ten program prowadzony jest przez Wrocław, czyli program dopłaty do rachunków, prowadzony jest przez wrocławski MOPS, a nie tak jak kawka przez Urząd Miejski? Przede wszystkim dlatego, że MOPS ma wiele oddziałów w całym Wrocławiu, a jednak dużo osób, które skorzysta z tego programu już i będzie korzystać w przyszłości, to są osoby, które mają problemy z lokomocją na przykład. Oprócz tego też są specjaliści, tak? Jednak oni wiedzą doskonale, jak mogą też nam pomóc ewentualnie dodatkowo. Od kilku lat mieszkam z dziewczyną, pisze Marek, bez ślubu. Jak potraktuje nas program? Rozumiem, że to jest istotne, wiesz, gospodarstwo domowe. Tak, to potraktuje nas jako gospodarstwo domowe, jako rodzinę dwuosobową. Bo w programie mamy nazwę osoba samotnie gospodarująca albo rodzina. Mhm. Tutaj jeśli chodzi o rodzinę, to jest po prostu przynajmniej dwie osoby wspólnie gospodarujące w danym mieszkaniu czy w danym domu. Michał, gdzie więcej informacji, bo rzeczywiście tych pytań jest sporo, wszystkich nie zadamy, bo do rana byśmy tutaj siedzieli. Tak. Na stronie zmienipies.pl. Dofinansowania, lokalny program osłonowy i tam znajdziemy informacje, ewentualnie kontaktować się z doradcami energetycznymi, telefon 71 799 6 i jeszcze raz 799. Michał, wyobrażam sobie, skoro wszyscy mogą, bo sprawdzaliśmy rodzinę 2 plus 2, sprawdzaliśmy samotnych emerytów i wszystkim jakieś dopłaty do rachunków wychodziły, rozumiem, że tysiące Wrocławian już zgłosiło się po te pieniądze. To jest bardziej kwestia kilkudziesięciu osób.
które... Kilkadziesiąt osób? Tak, serio. Na cały Wrocław? Tak. Mimo, że każdy może dostać dopłatę? Tak, i to można co pół roku wnioskować. Aha. To może warto rzeczywiście sprawdzić, czy ten program, dopłaty do rachunków także Państwu się należy, bo ewidentnie należy się prawie wszystkim. Michał, powiedzmy może na końcu tę najważniejszą rzecz. Nie bójmy się tych wysokich rachunków na przykład za elektryczne ogrzewanie, bo są dopłaty. Dokładnie tak i dopłaty mogą być dość wysokie. Michał Brożyna, doradca energetyczny, dzisiaj był moim rozmówcą. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, śmiało piszcie na Facebooku, a inne pytania i odpowiedzi znajdziecie na zmienipiec.pl. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również.